Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Moi drodzy, oczywiście sobie kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy. A ty możesz zostawić lajka, jeżeli podoba ci się seria, komentarz, suba. Pamiętaj, żeby wpaść w linki w opisie. Moi drodzy, pokonałem trolla, pokonałem wszystkich, straciłem bardzo, bardzo dużo zasobów. Otwieram sobie tutaj, bo to jest jedyna jaskinia, do której chyba mogę się dostać. Chyba, że jest jakieś tajemnicze przejście, o którym nie mam pojęcia i zauważyłem, że jest tu jakiś więzień. Ten więzień nazywa się Pedro. Zdrajco, nareszcie cię Aha. znalazłem. Nie myśl, że ulituję się nad tobą tylko dlatego, że jestem teraz jednym z paladynów. Powinienem cię zabić na miejscu. Błagam, litości! Rzucili na mnie urok. Nigdy nie zdradziłbym klasztoru, gdyby nie oni. Nie wyobrażasz sobie, przez co przeszedłem w ciągu ostatnich dni. Słyszałem głos w mojej głowie. Byłem bezradny. Pułkownik orków przesłuchiwał mnie przez wiele dni. Bił mnie i torturował. Zlituj się! Jestem niewinny. Musisz mi uwierzyć. Tym jeszcze jeden powód. Zatem powiedz mi Nawet wszystko, nie co wiem, kto to wiesz. jest. Tak. Wszystko ci powiem. Ale pod jednym warunkiem. Musisz mi pomóc wydostać się z tej Pedro. No przeklętej nie wyspy. kojarzę ci, powiem Zgoda? szczerze. W porządku. Chodź ze mną. Zabiorę cię na statek. Dzięki. Nie pożałujesz Pedro. tego. Kurde, no nie kojarzę niestety Pedro. Ale dobra, czyli zaprowadzamy go na statek i co dalej właściwie? A my tu tylko po tego Pedra byliśmy? Nie rozumiem do końca tego wszystkiego. Właściwie to straciłem. No, myślę, że cały swój ekwipunek. Demony, golemy, burza ognia, komety, pioruny, błyskawice, kurwa, lodowe strzały, wszystko poszło. O, jestem niewidzialny, pochcząb. Pozbierajmy sobie mięsa kopacza, bo też bardzo i ja, i oczywiście absolutnie potężna ilość miksturek, które straciłem w trakcie misji. Na szczęście na koniec w tym jakby tym kręgu, powiedzmy w tym skarbcu, który tam znaleźliśmy, z którego wyciągnąłem Pedra, tam co na samym początku widzieliście, to okazało się, że na szczęście jest tam, słuchajcie, było tam troszeczkę tych mikstur i pewnie później wam pokażę ile mamy. Coś tam było tych mikstur, więc coś tam. Ty, a tu orkowy jeszcze, co oni tu robią, ty? A to ja nie wiem, czy, kurde, ja już na bitkę byłem, wiecie. Ja już mówię, normalnie wracamy, ojojoj, totalna chillera i utopia. No dobra, kurde, z dwoma? Chodź, Pedro, pomożesz mi. A ty masz pięć tylko. Czekajcie. Ty, widzowie, zwoje, które znalazły się w skarcu, okazały się być zwojami z pierdolonymi demonami, więc jesteśmy zwycięzcą. Pierwsza próba ucieczki okazała się niestety fiaskiem i Pedro zginął. Nie wiem, czy Pedro to jest istotne. Znaczy, no chyba po niego w ogóle tu jesteśmy, więc raczej wątpię, że może se o tak zginąć. Ty, czy ja używam odpowiedniego miecza, czy jakiegoś zupełnie innego? Nie mów, że demon zabił Pedro. Ty, coś ty zrobił, majster. Nie zabijamy Pedra. Patrzcie. Zajebiste zwoje są Chodź ogólnie. tu, I bydlaku. sobie no użyję, no bo wydaje mi się, że w innym wypadku może ciężko. Tylko mam nadzieję, że nie będzie bił Pedra jak wcześniej. Proszę zostawić Pedra w spokoju. Bić orka wojownika. Ty, czemu ja jakiś ja. Oj, Pedro. Okej, będziemy musieli sobie bez demona poradzić w takim razie. Mam jeszcze jedną ciekawą sztuczkę. Zamienię się w ognistego jaszczura. I wydaje mi się, że wtedy będę większy damage zadawał. A nie, żartowałem. Dobra, w takim razie jak to nie działa, to załatwimy to po staremu. Tylko co? Ty, ja miecz Bretti używam. Nie chcę. Czemu ja miecz Bretti używam? Że ja tego nawet nie zmieniałem. Nie, ale do cipy ten jest Bretti, bo ten ma przynajmniej pioruny raz na jakiś czas. Co im ściąga pół HP na raz. Totalnie OP. Dobra. Ty, orkowie wojownicy to. Boby takie. Boby.
Mnie ten miecz zmieniam. Czemu ja używałem Bretti? Jakim cudem ja mogę używać już Bretti? A mogę, no tak, 110. Kurde, ale taki... No średni. Wolę chyba ten miecz, nie? Ten co dostaliśmy od tego. Jak to się nazywa? Szpon Beliara. Chyba jest to zdecydowanie mój ulubiony mieczyk. Nie wiem, damage, chyba damage był 93, o ile się nie mylę. No nadal jest 93. Jakby od wtedy, kiedy już to jakby zrobiliśmy, to od wtedy mamy ten miecz jakby i... Kurde, nawet... Że głupie to wygląda, ale sam zamysł niezły. Tym cieniem takim, co leci sobie przed skałę, nie? Nie wiem, co mówiłem wcześniej, że coś by było z tym mieczem, że warto by było teraz, w sensie później to trochę jakby dać, bo jak my pobłogosławiliśmy też pod Beliara, to on natychmiastowo stał się jakby nie do ruszenia i koniec. Ty! Tu jakaś bitwa jest na statku, niedobrze! Na pomoc już biegnę, dobra, git. Ja myślałem, żeby tu po kurse zniszczyć. Aha, chyba że Pedro nam wszystko powie, no. Oto jesteśmy. Cóż za wspaniały okręt. Zaiste jesteś wielkim dowódcą. Daruj sobie. Teraz możemy porozmawiać. A, jesteś się widzowy ciepli. Od czego mam zacząć? Naprawdę tak myślisz? Co z tym pułkownikiem orków? Odebrał mi ostatnią iskierkę nadziei na powrót w ojczyste strony. Odkąd tu trafiłem, wypytywał mnie o rozmieszczenie sił paladynów w Korinie. Oczywiście zbyt wiele się ode mnie nie dowiedział. Skąd niby miałem wiedzieć takie rzeczy? Jestem zwykłym nowicjuszem. Nie wiem, czy można być tego pewny. Pułkownik orków nie żyje. Nie żyje? Chwała Inosowi. Nigdy nie zapomnę tej jego ohydnej gęby. Ja bym tego nie zrobił. Jakie monstra można jeszcze spotkać na tej wyspie? W ciągu dnia wybrzeże roi się od jaszczuro ludzi. Zwykle dźwigają ze sobą ogromne jaja. To jak nigdy ja. Nie docierało do mojej celi, ale sądzę, że przygotowują się do opuszczenia wyspy. Nie chcę o tym słuchać. Jak mogę się dostać w głąb wyspy? W sali tronowej orkowego pułkownika jest tajemne przejście. Zaciągali mnie tam na każde przesłuchanie, stąd wiem o jego istnieniu. Jeden z szamanów uruchamiał mechanizm, no pociągając za. A wiecie, że ja tam patrzyłem na te pogodnie i się nie dało? Chyba, że nie klikałem, bo ja tylko... Ciągnął za lewą, a potem za prawą. Ale mogę się mylić. W tylnej części sali otwierało się przejście... A wiecie, że ja tak myślałem właśnie, że jest gdzieś tam jakieś przejście? Dokładnie? Nie wiem. Ale nie uruchomiłem go, bo... nie wiem. Dość już usłyszałem. Tak myślałem, że właśnie w tych pochodniach będzie przejście bez kitu. Mam jeszcze coś do nie wiem, czy ja widziałem, niech tak wyjdzie. Losa zawsze. Ciężko mi powiedzieć. Czyli my się teraz wracamy z powrotem. Słuchaj, a ty mi coś powiesz? Coś miałem tu nauczyć, nie? W razie problemów. Pośpiesz się. No dobra, dobra. A ty? Potrzebuję twojej. Tam na górze znajduje się kwatera orkowego pułkownika. Nie widziałem żadnej drogi, która prowadziła aha, dalej do takie wyspy. Orkowie to cwane bestie. Zwykle ich nie doceniamy. Zakładam, że mają tam jakieś tajne przejście. Poszukaj na ścianach ukrytych przełączników. Tylko pamiętaj, że zwykle używa się ich w odpowiedniej kolejności. Dobra. Potrzebuję co? A, rady. Ja już przeczytałem, że zbroi. Było dokładnie tak, jak mówisz. No trochę tych potek mamy, w sensie z każdym tutaj przejściem już tylko dwie zostały, nie? Z każdym taką drogą w tą i we w te jest jedna potka mniej, umówmy się. Ale jest na razie ok, jest sporo. Nie jest najgorzej, wiem, że tu jest też przejście, znaczy tu jest też droga. Tu byli też orkowie, jest tam wark jeden. A i ork też, to jakiś szaman, to nawet nie chce mi się tam iść, tam chyba nic nie było, nie? Czyli to było, chodzi o to, że w lewo, bo z lewej strony przebywał chyba ten dowódca. To znaczy tam pułkownik. Właśnie i nie wiem, czy tu byliśmy razem? Nie wiem. W każdym razie tu jest jakby o. To, nie? I ja to pomyślałem, że to trzeba uruchomić i tu się coś otworzy.
Ale nie zrobiłem tego, nie wiem czemu. A w sumie to było śmieszne, jakbym to zrobił, by się nagle uruchomiło i ja powiedział: co do kitu? Z kitu, co ja zrobiłem. Tak, tylko właśnie nie było napisane, bo poprzednio jak na przykład uruchamialiśmy lampę, żeby tam zejść na dół, no tak uruchomiliśmy lampę, to było napisane, że lampa, nie? A tu takie o. Oj, oj, oj. Widzowie. Daleko zaszedłeś. Dzięki. Ale to już koniec twojej. Dobra, skipujemy. Nie obchodzi nas zdanie jakiegoś pajaca. Halo? Dobra. Ta, coś mnie dusi. Policjanci. No. Okej, jest nic się stało. Widzowie. A się dzisiaj triggeruje, kurde. A jeszcze muszę nagrać kilka odcinków dzisiaj. Chociaż możliwe, że już nie z Gothica, bo nie wiem, czy to nie jest ostatni odcinek z Gothica. W ogóle to powinienem mieć jakieś takie luźniejsze podejście. Dzisiaj jestem tak pospinany. I jakoś nie wiem, tak mi się w ogóle nic nie chce. Nie wiem, dzisiaj nie jest dobry dzień, w sensie. Absolutnie. Wydupcaj. Oj, znowu pajac będzie mi tutaj gadał. Gib. Można go jakoś... Jeśli chcesz zmienić... Ta. A mam kody? O, zajebiście. Aha. Nie no, proszę cię, wypierdalaj. Dobra, no. Ale jestem dzisiaj zły. Nie wiem jak się kurczę pozbyć tej złości dzisiaj. Może powinienem poćwiczyć, bo mam tam ćwiczenia, ale też wszystko boli od ćwiczeń już. I też jestem zdany, jeszcze bardziej będę wkurzony, wszystko będzie boleć, no. Come on. Dawaj. Proszę. Nagrywam odcinek, widzowie czekają, oglądają, a my się kurwa patrzymy, face to face robimy, chłopie. Mi mikstura, man, mija. Ty, ja jakiś taki splaszczony jestem, to przez tą magię? Ja się pewnie zbugowało i teraz będę splaszczony cały czas, pewnie, czy tak. Lecimy, dobra. No mają fajne skrzynki, tu mają jaja faktycznie, kurwa, tu jest smog. To tu się odpierdala z ciekawości. Wiem, że jeszcze będą smoki, ale... Ale że to zbugowane tego jest? Zostań człowieku, czyż... Escape'a nie mogę kliknąć. Jak kliknę escape'a, to... To się dzieje, jak kliknę escape'a. Dobra, może mnie zabiją w sumie. O! O, wow. Teraz, który był wczyt? To jest chyba zapis. To nie chcemy. Pyk. Nie wiem, kurde. Dobra, muszę zresetować gierkę. Da się na wyczutę? Da się. To w sumie możemy od razu zresetować, nie wiem o co. Na wyczute, wyjście i chyba tam się potwierdza, nie? Czy coś takiego. Nie wiem co zrobiłem. Udało się, to się udało. Działa to działa i chuj, że na taśmę. To jest moje ulubione powiedzenie. Jak jest, był przeciek, mówiłem, nie wiem co mówiłem, opowiadałem tą historię kiedyś, ale jakby, jak był przeciek w wannie, bo była takie, no był taki, że dziura taka, znaczy nie dziura, tylko takie pęknięcie. To słuchajcie, wziąłem taśmę, zakleiłem normalnie taśmą i zajebiście trzymało przez pół roku chyba. Tak, pęknięcie, takie spore pęknięcie, bo to było takie, na drogą mnie nie wiem z czego musi być wanna, żeby ona pękła kurwa, z plastiku chyba. Bezi, no i miodzio i ty to, a w ogóle mam wrażenie, że coś jakby brakuje, jakby jakiś interfejsu albo coś takiego, że jakby coś tu kurczę jest missing, bez zodzi. Nie wiem, tak mi się nie chce tu czekać na tego chłopa, że chyba sobie delikatnie scheatujemy i zrobimy coś takiego.
Aha, ja nie mam cheatu. Marvin. I zrobiłem coś takiego, bo mi się nie chce czekać. Dobrze? Zajebiście, widzowie, co? Nie musimy teraz czekać, aż ten pajac zacznie do nas gadać. A resztę sobie na totalnym luzaku i na chillku przejdziemy, tak jak powinniśmy to przejść. I biegnąc, bo inaczej nie mamy szans. Proszę mnie nie bić. Ty, ktoś mi kurwa powie, jak ja niby mam zabić te jaszczury sam solo wszystkie? Czy twórców gry... czy twórcy gry, Mr. Pirania Byte, zastanowili się kiedykolwiek... Co się stanie, jak wrzucę, że może być niefajnie, że ktoś może na przykład... O kurwa, ty, jaszczury odszłek Adam Małys. Że na przykład ktoś może nie przejść gierki, bo będzie, znaczy w sensie no nic nie zrobi, bo jest za dużo tych. Czy nie, czy oni wyjebane. Moje zmysły podpowiadają mi, że to ty unicestwiłeś moich najbliższych. To ja. Czyżby? Kogo nazywasz zabójcą, pomiocie piekieł? Masz na sumieniu mojego brata, Feomatara, i za to mi zapłacisz. O, oh, wow. Więc daruj sobie tę przemowę i przejdź... Daleko zaszedłeś, mały człowieczku. Wiesz co? To prawda. Nie mam najmniejszych szans z tobą. Nie będę nawet oszukiwał. Co ja tu kurwa robię? Ktoś mi po... Ja myślałem, że... Te orkowie, co tam byli, to było czyste szaleństwo. To ja nie wiem, jak ja mam to nazwać. Jeżeli tam to było czystym szaleństwem, to co jest? Jak ja jednego sobie chłopa nie poradzę przecież. Ale się w gówno wjebałem. Jakiś Eryk, jakieś pomysły. Użyj mocy mózgu. Kurde, nie wiem. Ale strasznie dużo smoczych jaj. Bo tu są i tam są. Resident Evil to są smocze jaja. Strasznie kurde dużo. Ty, a właśnie, w ogóle... Ty, a właśnie! Jajajaj, pamiętacie, że u Magów Ognia robiliśmy miksturę ze smoczego jaja. I ja w ogóle nie byłem tam zobaczyć, co ta mikstura robi. Ja sądzę, że ta mikstura na przykład dawała nam, że jesteśmy nietykalni przez na przykład minutę. Jesteśmy nieśmiertelni. Pojebane to by było, ale kto wie, czy tak nie było właśnie. Ja widzę tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie całej tej sytuacji, to znaczy biorę tą grupkę i zaczynam biegać tutaj, jak najdalej od smoka. Kiedy ja ich tutaj wydodżuję, powiedzmy, tak? W sensie oni zaczną tutaj ze mną biec, to ja podbiegam wtedy do smoka, walę 3 potki i wtedy walę smoka na dziurę, solo. W innym wypadku pomysłów kurwa jest giga brak. Ale nie sądzę, że to wyjdzie szczerze. Chociaż... Coś tam mnie gonią, ale może zawsze staną. No nie. Staniesz? Zestali! Dobra, zajebiście. To teraz, okej. Jest... No to jest kurwa jedyny plan, na który przyszło mi teraz do głowy. Jedyne co mi przyszło teraz do głowy. Za 20... Aha, bo to jest... A, to taka botka, ale jaja. No dobra, tutaj jest stóweczka. Okej. A co w ogóle... Ty, a co w ogóle jak zabijemy smoka? W sensie, co dalej? Co robimy jak zabijemy smoka? Mam iść tam? Tu się pojawi magiczny most? To ja może magiczny most jest tutaj, to jest jak w tym w filmach, że idziesz, a tutaj po prostu jest niewidzialny most. Ty, kurwa możliwe. Nie wiem, czy widzieliście. Możliwe, że tak jest. Nie, jak ja to wykminiłem se solo, to śmiechne. Patrzcie, tu nie mogę iść. Tu mogę. Ale tam nie mogę, czyli może po pokonaniu smoka blokowuje nam się pewna droga. Mogę jakoś suicide'ować się? Dobra. Okej, dobra. Jest kminiony normalnie, pa. O kurde, tu nie ma smoka. A może trzeba skoczyć?
Może trzeba skoczyć? A może trzeba się spiąć tutaj? No nie. Dobra. Mamy jeszcze kilka genialnych pomysłów. Nie. Mam jeszcze jeden pomysł. Dwa. Sorry, widzę, że tego, ale no przechodzimy smoka, chcę przejść z wami. Tu? Tu mogę spać. Ale właśnie z lewej strony nie mogę spać, o dziwo. To strasznie dziwne, nie? Że tu nie mogę spać, patrzcie. To jest kurwa giga dziwne. No nie mogę. Chcę, ale nie mogę tu spać. Dobra. No i teraz tak. Dwa demony. No to jest... Ale nie wiem, czy dwa demony się nie będą ze sobą bić. Plus czarna ruda. To jest obowiązek. Więc walimy jednego demona. I? Mam to? Mam. Walimy jednego demona. Później walimy czarną rudę normalnie. Dodge the bullet. Dobra, chuj z tym, że on nas bije teraz. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co zrobi nasz demon. On powinien poradzić sobie z gagatkiem. Drugi demon. I czarna ruda, fast. Czarna ruda, fast. I czarna ruda, myk. I dzięki temu jesteśmy szybsi. My tutaj niby doświadczenie, ale smoka powinniśmy bić najpierw ogólnie. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Kurde, będzie ciężko. Ach, o, jeszcze zbugowana jest giera, no pewnie, że tak. Za każdym razem, jak dostanę hita, będę spadał 7 metrów na dół. Pomysł z demonem zajebisty ogólnie. Ale zbugowana giereczka, niestety. Trochę to psuje zabawę, ale może być zabawnie. Demon, myk. Unos. Dos. Się dwa. I nie, żeby się nie biły ze sobą. Na niego. Atak. I to. Cyk. I w sumie czarna ruda ma dokładnie ten sam efekt jak mój tego. Chyba, że pomożemy w zabijaniu ostrzu człeku. Ale zobaczcie, ile ja mi zadaję, no gdzie. O, nie zbugowałem się, o dziwo. Nie, szybko, wyciągaj miecza. Dobra, zajebiście. Pyk. Plan dobry, ale wykonanie chujowe. Chciałbym to przejść na odcinku, bo poza odcinkiem pewnie się wkurzę i stwierdzę, że świetnym pomysłem jest latanie wszędzie po mapie. Dlatego chciałbym to zrobić w uczciwy sposób. Jak w ogóle teraz to robię? Ty, on tu podejdzie! O kurde! No i miodzio. Chodź tu. Podejdź tu. Oj, tak. Nie no, mieliście tutaj się bić. Nie, one się kurwa między sobą biją. Ale jestem mad dzisiaj, Muszę przestać być mad. Jak się decydować, kurde? Techniki odpoczynku. Dobra, on podchodzi. Jest dobrze, jest tak miodzio, słuchajcie. Widzowie, zostawcie lajka za tak chillową atmosferę jak tutaj. Bo nigdy się taka chyba nie zdarzyła. Robimy sawę tutaj. Tylko trzeba koniecznie wysłać na smoga, tak? Tego demona, a nie na siebie. Jeden i drugi dokładnie na tego. Pyk. Walimy smoka. Smoka na dziurę. Myk. Wal. No i... Nie no, kurwa, wracam tam. Nie interesuje mnie to. Ja tam wracam. Ty, a gdzie ja mam miecz?
Dobra, widzowie. Będę musiał chyba sobie poradzić to poza odcinkiem, bo jest za bardzo zbugowane i tak no nie za bardzo nawet jest jakby, wiecie, pole do jakiegokolwiek popisu, tak? Nawet nie mogę się dobrze pobawić, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie zbugowane. Od boku zachodzimy, żeby spierdalał w drugą stronę. Doświadczenie zero, oczywiście, że... No pewnie, że... Dobra, widzowie, nie. No jest zbugowany, no to... Ciężko jest. Dobra, ja sobie to muszę przejść poza. O ile jest to w ogóle możliwe i nie jest tak, że za każdym razem będzie się to bugowało, to postaram się to przejść, no oczywiście w normalny sposób, ale jeżeli będzie się tak bugować, no to nie mam nawet możliwości przejścia w tego normalny sposób. Dobra, widzowie. Został uruchomiony przełącznik. Smog został pokonany, co się okazuje, smoka... Kurwa, nie musiałem pokonywać, rozumiesz? Mogłem sobie iść dalej i mieć wyjebane chyba w tego smoka. Tak mi się coś wydaje, ale no, został pokonany. Przed nami jest armia kościotrupów, bo pozwoliłem sobie tutaj podlecieć i zobaczyć, czy jakby, no czy dalej jest, jakby, czy dalej muszę iść, bo nie wiedziałem do końca, co mam robić. Więc zobaczyłem, że tu jest co robić, więc... Okej. Są tu kościotrupy, no ja nie w żadnym wypadku... Przez chwilę do mojego nawet mózgu nie doszła informacja, nie pomyślałem nawet, że warto jest z nimi bić się, więc niestety mamy tylko i wyłącznie ostatnią potkę. To jest 5 minut biegania i mam nadzieję, że te 5 minut biegania wykorzystam jak najlepiej i szybko spierdolę przed tymi, przed kościotrupami. Tu jest bardzo dużo rzeczy w tych skrzynkach, natomiast no ja nawet, no mówię, przez chwilę nawet bym nie pomyślał, żeby tam wejść i robić coś w tych skrzynkach. Fast saving, może tutaj jakiś zapasowy na trójce, koks trójce. I problem jest taki, że... O kurwa, że kto to jest? Pan cię... To już szef jest? Kurwa, widzowie, dobra. Oj, tutaj już szef jest, bo to był pan ciemności. To jest ostateczny boss. Szef wszystkich szefów. Czyli to dzisiaj będzie już koniec? Ja planuję dzisiaj załatwić tego chłopa. Dobra, mamy demona. Nie boję się. Demon czy mnie jest. No. Dobra, idziemy. Chodźcie. Po jednym. Żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. Jak to mawia klasyk. Powiem wam szczerze, chyba raz w życiu zabiłem poszukiwacza. Raz. Tylko i wyłącznie raz. Nie wiem, z czego dostaję expa, ale ty, możliwe, że z poszukiwacza dostaję expa. Uuu, dobrze, ty, demon jest szefem, oj, dobra. Dobranoc, miłego dnia. Ty, mam wrażenie, że kurde, pan ciemności tutaj przyzwał sobie szkieleciki, ale ja też to potrafię. Dobra, wali tą skrzynkę, idziemy z demonem, bo to jest super giga ważne. Idziemy z demonem, podlatujemy tutaj do szefa. Pana ciemności, tak zwanego. Mała burza, możemy sobie tutaj, mogę sobie ustawić. I tu jest, widzę, jakieś szkielet, coś tego owego, tak. Pewnie, że tak. Nowy wpis w dzienniku. Chuj z tym wpisem w dzienniku. Pomóż. Demon nie wyjdzie, ale my wyjdziemy do demona. O kurwa, demon mi padł. Niedobrze, problemy. Ognisty jaszczur, nie. Demon, tak. Oj, problemy. Pan ciemności, ty, w sumie słaby ten bosik jak na bossa. Trochę się oddalimy. Cyk. Myk. Pas demon. Ściągamy tutaj tego miecza. Walimy na dziurę szkielety. Pana cienia. Dobra, jest. Wszystko? Już? Po robocie? Pan cienia. Chyba, że to nie on. Może nie on. Ale mówi, że pan, nie cienia. Ty, wyjątkowy Bob, jak na tak dużego koksa. Nie, coś mi tu śmierdzi. Widzowie, to nie koniec.
Oj, nie, nie, to nie może być koniec. To nie jest Pan Ciemności. Pan Ciemności to będzie coś na... To na pewno nie on. Nie zbieram tych rzeczy, bo mam wrażenie... Oj. Mam dobrą zbroję, ale nie zbieram tych rzeczy, bo mam wrażenie, że... bo nie chcę tracić... Nie wiem. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Chyba chciałem powiedzieć, nie zbieram tych rzeczy, bo mam wrażenie, że zaraz coś tu będzie i muszę to... Muszę pokonać najpierw wszystkich i wtedy będę mógł sobie zbierać. Ty, no niemożliwe. O co to było? A kość pewnie. Była jakaś lampa, coś przesunąć? Niemożliwe, że to już jakby koniec, finito po robocie. Ze wszystkich kurwa najtrudniejszych rzeczy, no niemożliwe, że ten chłop to był ten szef. Ze wszystkich najcięższych bossów, a nie, niemożliwe. To nie był on. Widzowie, to nie był on. To nie był on. Jest jeszcze jeden smok przed nami, który nam został. I to będzie on. Bardzo niedobrze, że zużyłem wszystkie demony teraz. Bardzo niedobrze. Jest jeszcze smok i to będzie on. A ja zużyłem te demony. I to jest kwaśno. To jest kwaśno, bo to będzie strasznie ciężki boss. Potwornie, gigantycznie ciężki. Mam nadzieję, że nie będzie... A, to może się cofniemy trochę i pozbieramy te rzeczy w sumie. Możliwe, że już... No jak tak daleko już wchodzimy jakby... Wiecie, w giereczkę, tak? To pewnie na końcu nie będziemy musieli jakby... cofać się ten cały czas, tylko na przykład znajdziemy runę teleportacji. Takiego. I gdzieś się teleportujemy, więc... Topór Berserkera. Mamy tu jakieś zwoje. Mam nadzieję, że to jest zwój demona, nie? To jest zwój zabicie ożywieńca, o ile się nie mylę. Mamy też dziennik. Receptura, list. Wcześniej aż list chyba podniosłem właśnie. Możemy zrobić mikstury jakieś? Zręczności? Nie, nie możemy. Szybkości też by się przydała. Szybkości? Udało się, okej, okay, to spoko. Jak najwięcej bym uważał tych szybkości też. Jeden tylko mogę. Wróć. Ponownie naładuj oko i nosa, to zdecydowanie tak. Czym? Aha, nie mam już... Czym? Okej, okay, szkoda. Stół runiczny. Właściwie stół runiczny mam wrażenie, że powstał tylko w jednym celu. A nie. A gdzie ja mogę stworzyć runę teleportacyjną, bo nie rozumiem. Mogę utworzyć jakąś runę teleportacyjną. Do czego? Już runę. Aha, no to... Ale jakby ja już stworzyłem. Chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że jedyne po co powstał stół runiczny, to po to, żeby kurczę do biblioteki mógł stworzyć runę. Po to tylko stworzyli tego. Przemiana smoczego zębacza. Tchnienie śmierci. No tchnienie śmierci mi się podoba jako runa. 500 obrażeń. Nie wiem, czy mam tyle many. Wpierdalam te grzyby, ciemne grzyby oraz mięsa kopacza i... No i coś mnie tutaj mana nie przybywa. Znaczy zardzewniały miecz dwuręczny na nic mi się nie przyda. Ty, mana, potka many, okej, okay, potka many może być. Tutaj bardziej liczę na zasoby niż jej sam golda. Potka many, okej. Okay. No się potek many mam na tyle wystarczająco dużo, że i na tyle chujowo jestem magicznie tutaj dostosowany, w sensie moja postać nie umie w magię, tak, o to mi chodzi, że raczej sobie, nie będziemy potrzebować dużej ilości potek. Prawy, lewy, kurwa, zapomniałem, prawy, lewy, dobra. Chyba zawsze po tym na samym końcu dawałem prawy, teraz lewy. I przez to nie wychodziło cały czas. No sztylet mi za dużo nie da, nic tam ciekawego nie było. Tam przy tych jaszczurach było strasznie dużo tych potek, nie? Znaczy potek, skrzyń.
Nie wiem, czemu powiedziałem potek. Skrzyń, ale... No chyba nie ma co się tam cofać, bo ja też nie jestem Giga Coxan, żeby mnie pokonał. Szczerze mówiąc, to mam problem z jednym jaszczurem, już nie mówiąc w ogóle o czymkolwiek. O tylu innych. Dziwo, te jaszczury są prawie, kurczę, mocniejsze od tych smoków, bo te smoki to tylko se przyzwę tego. Bo niestety jaszczury, słuchajcie, potrafią iść na masę. Co ty? Kim ty jesteś? Ork ożywieniec, czyli zombie ork. No to interesujące. Ktoś mi powie, jak ja mam ich niby pokonać? Nie, mam wrażenie, że Gothic 1 był 1000 razy łatwiejszy, szczerze. Zostaw mnie w spokoju. Kurwa, ile schodów. Co to jest? Trochę się cykam. Cox 2, zapis. Halo? Nic tu nie ma? O! Coś tu jest. Pan ciemności? Nie. Poszukiwasz? Klucznik! O nie, on mi da klucz, jak go pokonam. Spróbujesz przeszkodzić mi w moim zadaniu? Nie masz szans, śmiertelniku. Jeszcze nikomu nie udało się przejść przez moją kryptę. Zawróć. Ty też nigdy nie dotrzesz do świętego tworu. Jestem Irdorat. Całkiem możliwe, znając moje umiejętności, strzelania, bicie się w tej grze oraz fakt, że nie poszedłem w magię, a mówili iść w magię. Czytałem. Idź w magię, mówili. Magia OP. Idź w magię. Nie no, zobacz, jaki zajebisty miecz za zręczność 20, bije 40. Chyba jednak pójdę w zręczność. No i kurwa, spotykamy się tu w miejscu, gdzie muszę skipować 75% lokacji, jakie napotkam, bo nie jestem w stanie sobie poradzić. Jest szansa na pokonanie. O, żeś kurwa, jakie mu combo zajebałem. Okej. Okay. Nie wiem, czy powinienem tak przeklinać. Sorry widzowie, że tak mówię. Ożyć, ja pierchruper, jakie combo. Kurka wódka wodna. Tylko co? On mi dał do czegoś klucz, ale to tam nie wiem do końca do czego. Dostałem klucz i co ja mam co zrobić? Jak ten Ukrainiec z tego wywiadu. Dostałem z granat i co mam z nim niby zrobić? Wysadzić sam siebie? Napierdalają do mnie z granatnika. Tutaj coś? Nie. Ale wyglądały podejrzanie. Dobra, Sawę idziemy. Pewnie będzie trochę tych kluczników. Dobra, aż... Nie. Kurde, ja nie wiem, jak to działa, ale wydaje mi się, że jak trafię i zaczynam sprzedawać takie combo, to siada combo. W sensie, jak trafię z chłopa, to jakby... to go jakby rozwalam. Ogólnie jestem Bobem. Ale jak zaczynam chyba że... A może tutaj? Ale tu jest jeszcze coś. Nie podobał mi się ten dźwięk. Ale oni może są debilami i nie dadzą radę. Zostawcie mnie, proszę. O, kurwa. Ty, oni się między sobą może będą bić. Poka. Ja tylko pozwój. Ty, między sobą się. Dobra, tu zwój, zostaw mnie. Tu będzie klucznik? Klucznika brak. Dobra, zostaw mnie. To jest jakaś... Dobrze, odpuśćcie sobie. Lepiej sobie odpuść. Gosiu. Dobra, zombiaki... One tanki mało biją in general, bo one pięściami biją, więc jakby ja w taki układ mogę wejść zdecydowanie. Powinienem sobie z nimi poradzić. Zombie to jest najmniejszy tutaj problem. Tylko dobrze muszę combo sprzedawać chyba. Chociaż nie, bo na przykład teraz go biję cały czas, no nie, bo on się nawet nie ma jak bronić. Jas tak nie siada. Nie wiem tutaj od czego zależy.
Chyba to jest po prostu najzwyczajniej w świecie procentowa szansa. To, że klucznikowi tak gonga sprzedają, to czysty zupełnie przypadek. Dobra. Mogę jakoś przeszukać? Nie. Dobra, Sawę. Tylko... Znaczy, no, zgaduję, że kluczem otwieram te drzwi tam, co były, nie? Miałoby to sens. Chyba, że tutaj będzie jeszcze klucznik. Dlatego tutaj wolę się zaopatrzyć w eliksiry. Znaczy zaopatrzyć, właściwie pozbyć się eliksirów i zaopatrzyć się w tak zwane punkty życia. A tu się to jakoś, kurwa, punkty trafień nazywa. Nie wiem, czy to się nazywa punkty trafień w tej grze. Punkty trafień. Halo? Mr. Klucznik? Nie ma. Czyli był jeden klucz? Do dwóch drzwi chyba. Dwa drzwi widziałem. Do których będzie pasować klucz? Nie wiem. Tu są drzwi i drzwi są tutaj. Dobra, no to twórzmy któryś. Te. Czemu by nie? Czy do tego w ogóle był potrzebny jakiś klucz? Chyba nie. Czy ja zginę używając tego? O dziwo nie. O! Okej. Bożąsiu. A tutaj? Sawę. Tu warto chyba jest często zapisywać. To jest taki dungeon. Ja nie lubię takich odcinków z takich dungeonów. Z tego względu, że nie mam jakby... No muszę grać cały czas, w sensie to się dzieje, tak? No jakby ciężko mi będzie teraz odpuścić sobie, no i mówić, dobra, widzimy się na miejscu, no bo tu jest cały czas akcja, tak? My tu musimy coś robić, tu jest, wiecie, tu jest bitka, tu jest, tutaj musimy walczyć, tutaj zombiaki, to są fajne rzeczy do oglądania. Ja zresztą to jest jedna z finałowych misji prawdopodobnie, więc to jest jakby kwintesencja całej tej gry, całych tych 50 iluś odcinków. Więc głupie jest teraz powiedzieć, a dobra, widzowie, widzimy się za godzinę, czemu by nie? No nie, no to warto jest jednak, żeby to przejść tutaj. Widzowie, żebyście też widzieli, jak sobie poradzić, a może ktoś właściwie nawet nie wie, jak tu przejść i musi obserwować. Ja czasem oglądałem właśnie to poradniki, znaczy poradniki, w sensie oglądałem, jak ktoś przechodził, żeby wiedzieć, no jak ja przejdę. Czy dobrze idę, albo jak które. Na przykład to było w Gothiku. W Gothiku 2 chyba nie miałem ani jeden raz takiego problemu. Ale w Gothiku 1, ojej. Potwornie dużo patrzyłem na filmiki różne z sieci, jak daną rzecz trzeba, należałoby przejść. Poprawię trochę kamerę, bo widzę, że się ciemno zrobiło. Dobra. Powinno być lepiej. To jest tutaj skomplikowane rzeczy. Muszę klikać zawsze. O! O! Zajebiście, dwa wojowniki cienia. No dobra. Tylko tak. Kij z tym. Trzeba się zastanowić, co dalej. W sensie, pokonuję wojowników cienia. I co? I nic. Ci no to nie jest ten. Myślałem, że to był ten szef w ogóle, nie? Pokonuję wojowników cienia i co się dzieje? Nie dzieje się nic. Czyli to nie jest prawdopodobnie prawidłowa droga, do której... To nie jest prawdopodobnie prawidłowe miejsce, do którego powinienem się udać. Dlatego jak najszybciej stąd wydupcam. Nie idziemy do tych drugich drzwi, które się otwarły. To prawdopodobnie będzie to miejsce, w które powinienem się ostatecznie udać. Gdzie to będzie? A nie, chyba... Chyba wszystkie z tych drzwi ostatecznie. Aha, jedne z tych drzwi zawierały... Nie, jedne z tych przejść na dół zawierały tego. Tego gościa, nie? Tych gości w sensie i tego cieniostwora i tak dalej. Tu to nie przychodzę stąd, co przyszedłem, tak? Czy to jest to miejsce? Halo? To tu było? Nie, tu jakieś... Ty, ale... Dobra, należy sobie zadać dokładnie to samo pytanie, o którym ja mówiłem wcześniej. Dokąd nas to prowadzi? W sensie, ja jestem tu i co dalej mam robić?
Zabijamy sobie szkielety gobliny, jakby... What is the next move? Ty, no nie mów, że one się w nieskończoność respią. Może muszę tutaj pokonać armię cienia, kurwa, goblinów jest zajebanych. Dobra, spierdalam to szybko. No nie mam pomysłu, kurde, co mam zrobić dalej. Nie wiem. Uciec, trzeba, pewnie, że tak. Otwarliśmy te bramy, co ostatecznie nam, kurwa, nic nie dało. Nie wiem. Tam jest. Gdzieś runa gdzieś powinna leżeć, coś tego powinno tu się dziać. Halo? A się chyba nie dzieje. Dobra, wydaje mi się, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo mi było miło was tu gościć i całkiem możliwe, że następne odcinki to będą odcinki końcowe. I nie zostało nam dużo gameplaya. Ja muszę zobaczyć, co w ogóle tu trzeba robić, bo gdzieś, wiecie, step widzowie, I'm stuck. Tutaj będzie musiało, właśnie, a propos tego oglądania YouTube, jak przejść pewne rzeczy, tak, ten temat pojawił się przed chwilą, no to właśnie jesteśmy tutaj w momencie, w którym faktycznie będę musiał wpisać na przykład komnaty tego, żeby ogarnąć, co się dzieje i co należy aktualnie zrobić. Nie mam pojęcia. Albo się należy cofnąć, albo jedynym rozwiązaniem jest przyjście tu, a tu są te. I nie widzę. Tu jest jakiś miecz w sumie, on trzyma. To trzyma jakiś miecz. A tu też trzyma. Dwa miecze trzyma. Runa mocy, kurwa, się miecz nazywa. Powiem wam szczerze, że zielonego pojęcia nie mam, co to za miecz, ale bardzo chętnie sprawdzę, natomiast zrobię to już solo, więc my widzimy się jutro, godzina... Goddammit, zawsze to zepsuję. Widzimy się jutro. Moi drodzy, zostawcie lajka, komentarz, suba, Twitter, Instagram macie w opisie. Mój drugi kanał vlogowy. Zobaczcie sobie Rewinda. Miłego dnia, a z miłej nocy. Do zobaczenia, widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć.